Chwalmy słońce, witam was ponownie w Dark Souls 2. Nie bez problemów, ale udało nam się dojść do pierwszego ogniska, a ten pan mnie zaraz zabije. Ale włócznia Jorga robi swoje, więc nie mamy co się bać. Ej! What the hell? To powinien cię wywalić. To jest najlepszy od nich sposób, ponieważ oni są niezwykle upierdliwi. I mają silne ataki. Dobra, już muszę rzucić jedną butelkę. No, wielka szkoda. Ale co zrobić? Ej, wiedźmy na razie, nie ruszajmy. Okej, czy on będzie szedł? Bardziej się odsuwa niż idzie, niż podchodzi. Stojąc nadal... Oj, jak on mnie znalazł? Okej, chciałem tutaj pod ścianę podejść. Nie mam pojęcia, jak mnie trafił. Okej, dwie wiedźmy tutaj, tutaj nic konkretnego, tylko przedmiot. O, nie, tu jest koleś! Kurde, nie zdążyłem odskoczyć. Ej, no czemu nie mogłem spaść? Nie wierzę w to! Ale mi nie idzie. O, panowie i panie! Okej, poszedł. Wow! Dobra, użyjmy tego krajnotu rozżarzonego. Coś potwornego, naprawdę mi nie idzie. Dobra, kwestia rozgrzewki. Kwestia rozgrzewki. Wziąłem przedmiot? Nie wziąłem przedmiot. Gdzie on był? Tam. Talizman Lloyda. Co tego, nie wiem, czy wiecie, że używając talizmanu Lloyda na graczu na PvP uniemożliwiamy mu... Nie, nic tu nie ma. Uniemożliwiamy mu leczenie się. Z tego co pamiętam. I nowy przeciwnik, proszę państwa. Zaraz pokażę, gdzie jesteśmy. No też nie tutaj. Moja kolej. Nie można otworzyć z tej strony. Czy będą łucznicy? Tak, to jest jeden. Okej, będziemy się zaraz od razu wycofać, ponieważ tu będzie chyba drugi tego typu rycerz. A nie. Pomyliłem się. Czy będzie tutaj gdzieś na pewno? Co jest tam? Tu nic. Tam jest ognisko. Tam zaczynaliśmy. Mówiłem, że tu będziemy. Tego nie pamiętałem. Ale coś nic nie robi, świetnie. Nie pamiętałem tego ciosu swoją drogą. Dobrze, znaczy warto zapamiętać. Że tak mogą robić. Zapraszam. Nie? To nie. Ach, nie wystarczyło. Dobra, trudno. Czekam na ciebie, no chodź. Przy tobie czuję się jak w niebie. Czyli też pierwszy raz nie trafiłem.
Kurde, nie trafiłem go. Mogę tego pożałować mocno. Cholera, cholerny zombiak. Uf, on zginął, wow. Ciekawy oponent. Oj, daleko jest do ogniska następnego. Kolejno z życia. Tego co pamiętam. Z drogą nie pamiętam, gdzie jest następne ognisko. Bardzo mało grałem, nie wygrałem tego dodatku. Zamknięte. Jakiś cmentarz, jakieś trumny tam są. I ognisko. Jak tam wejść? Pierwszy raz zobaczyłem, że tam jest ognisko. Nie wiedziałem wcześniej, tą drogą. Klucz potrzebny jest. Mały niebieski rzep. Może to pomoże? Nie, nie pomoże. Okej, okay. Tu będziemy mogli... O, mimik. Tu będziemy mogli się dostać do skrzyni, kiedy już rozpalimy ogień. Tam byliśmy, pamiętacie? Wiedźma. Nie wstaniesz jeszcze? Oby nie. Tu będą niewidzialni przeciwnicy. O, ja pierdykam. Pamiętam to. Nie idę tam. Uff, nikt nie idzie chyba za mną. Skrzynia, ale jeszcze nie możemy jej otworzyć. Wiedźma. I tu widzieliśmy... Właśnie. Znaczy go nie widzieliśmy, ale tam widzieliśmy innego pana. Okej, okay. Świetnie, że ta broń jest strasznie wytrzymała, jeśli chodzi o ilość uderzeń. I otwieramy przejście sobie tam na dole, na samym początku, gdzie było zabarykadowane przejście. Teraz zgadza się. Jeden, czy z drugiej strony jest drugi? Nie. Okej, okay, trzeba ich szybko wykańczać, tylko czy tam bałem się wcześniej? Okej, okay, zielony pąk. Tam byliśmy, pamiętacie? Tym mostem przeszliśmy. Co jest tu na górze? Moja zbroja tak szeleszczę, cały czas się mylę. Czekajcie moment. Fotkę robiłem, a on mnie zaatakował. Tylko jebie sprawę mocno. Wow! Gościu! To może być koniec. Fuck me. Robiłem sobie screena! Tutaj po prostu, poczekajcie jeszcze moment. Okej, okay, bo jakoś screen, jakieś muszę robić obrazki, czy obrazki, no. Obrazki do odcinka, wiecie co, nie wiem, nie wiem jak się nazywa. Cholerne psiaki. Nic nie miał? O, come on. Kukła człowieka, no przynajmniej tyle. Żeby małego klejnotu. Wow. Daje mi w kość strasznie ten dodatek. Dusza wielkiego bohatera. Tam jest boss swoją drogą. A do niego pójdziemy potem.
co tu robisz? Spokojnie, zejdę do ciebie, chodź. O, nie wiedzie, nie wierzę w to! Jasiek! Myślałem, że taki sprytny jestem. A tutaj referę. Zaraz, zaraz. A potem to ciało ciągle się... twiggling. Tu nie ma zejścia, tu jest zejście, ale nie ma już wejścia z powrotem. Szkarłatna woda. Wiecie co? Czy ja nie mam aby w ekwipunku możliwości wyekwipowania zamiast tych czaszek? Czy ja nie mam jakiegoś boskiego błogosławieństwa? No właśnie. Ale i tak użyję na razie tego. Co masz na myśli? Czy nie wiem, czy to wiedźma? Czy to nie jakaś królowa tego miejsca? Mamy ognisko. Weź mi przedmiot. Ale to nie jest ognisko, oko kapłanki. Dzięki temu wydaje mi się, że powinna przeminąć burzę. Oko pierwszej kapłanki, która czuwała nad Eleum Lois, pozwala dostrzec to, co niewidoczne. Wszystkie wielkie kapłanki zastępowały tym przedmiotem jedno ze swych zwykłych oczu. Gdy kończyła się ich kadencja, musiały go jednak zwrócić. Czy to kapłanka prawdopodobnie jest odpowiedzialna za zamieć, żeby zatrzymać chaos. Nie można otworzyć z tej strony. Boskie błogosławieństwo. Nie wiem, co on zrobił w tym momencie, że tak się do mnie plecami odwrócił. Myślał, dobra, bierz mnie! Chcę tego! Arr! Fulfill your sickest pleasures. Nęcąca czaszka. Kadzidło sceptyka. I ognisko. Wow, dość sprawnie mi poszło. Tak naprawdę na tym momencie zakończyłem grę. Przenieśmy się z powrotem do... tutaj, zgadza się. Nie powinno być już tak naprawdę zamieci, z tego co mi się wydaje. Zaraz sprawdzimy. It's in your head, it's in your head. Znak przyzwania? A, tego teraz typa. Okej. Nie, zamiar ciągle jest. Ale prawdopodobnie będziemy mogli teraz walczyć z tym kotem, z tym bossem, o. Ava, czyli boss. Ellie o starym sercu. Żeby nie było, spróbujemy pokonać bossa. Odcinek się dłuży, mój komentarz jest drętwy. Pokonamy bossa. Czy postaramy się pokonać bossa. Przyzwiemy tego. Spróbuję zrobić trik. Jest on drogą, widzimy kota tam z tyłu, daleko. Co mi się wydaje przy wejściu. No, Jasiu, Jasiu. Jak tu wszedłeś? Kiedy? Dzień dobry. O, ta... A, i trudno to pokazać. Tam jest na górze, nie?
Okej, to jest od razu wejście do bossa. Łuk mogę wyłączyć, spokojnie. Ale broń weźmiemy do ręki, mój drogi bohaterze. Zrobimy taki myk. Przewołuję? Chyba nie zacząłem przewoływać. Ja chcę go tylko zniszczyć. O, dostałem! Myślałem, że uniknę tego. Kamień jeden! We mnie? Nie. Ej, przecież zrobiłem unik! Ej, to jest dziwne. Belka? Oj, come on! Oni walczą, a ja tutaj bąki zbijam. Oj, 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 ciemno to widzę. To czarno. Oj! Kamany! Signore! Ja? O mój Boże, nie... Już? We mnie. To jest zła broń, którą wybrałem. Chwalmy słońce, nie wiedziałem, że mi się zepsuje broń, nie podejrzewałem. Dusza Awy, zwierzaka króla.
Mi się zepsuła włócznia, czy była bliska zepsucia? Jeden punkt ci został obrażeń. Czyli prawie się zepsuła. Cięższy boss. Jednak z sojusznikami był cięższy. To trzeba przyznać. Nie można otworzyć z tej strony. Jestem maniakiem, jeśli chodzi o szukanie dodatkowych wejść. A nie, nie, byłem dalej o wiele, z tego co pamiętam, jak grałem wcześniej. Dość blisko zakończenia. Ale też dość daleko. Gdybyśmy nie mieli tego oka, tej kapłanki, kot by znikał, robił się niewidzialny. Dlatego najpierw wziąłem oko. Wielka katedra. Fantastycznie. Tu nas czeka finałowy boss. Wybranym nieumarłym. Zastępcą Vendrika. Until our Lord, the Ivory King, came. My dear Lord, a most true king. It was with his magnificent soul that he built a Leonois and contained the spread of chaos. But the chaos would not be sated, and the king gave his own soul. Inevitably, the king was drained of vigor and plunged into the chaos's heart. The Leonois was frozen in time, its leader lost. I remain here to contain the chaos, honoring my lord's wishes. Perhaps one day he will return. There is nothing here save that accursed flame. I have but one wish. My dear Lord might be freed from that unspeakable chaos. I haven't the strength to help him myself, but perhaps one such as you. Though I am yet to know your name, stranger, will you lend me your strength? Pomogę ci. Kind visitor, I thank you. Let me open the path to chaos. And please, do all you can. Pieczęć Alessanny została złamana. Wichura w Eleum-Lois ucichła. Many of Eleum-Lois' faithful knights followed their lord into the chaos.
But not one of them returned. The king's dutiful subjects waited patiently for his homecoming. But it was too long a wait to bear. The knights of Aleolois await a new leader. One who will guide them into chaos. Tak, to jest przejście do serca chaosu. Ale jak widzicie, są cztery krzesła, a tylko jeden rycerz. Nie damy rady sami. Nie możemy tego wygrać sami. Musimy ich znaleźć. Musimy ich tu sprowadzić. Tego nie przełamiemy. Nie dostaniemy się do tej kapłanki na górę. Tylko to chciałem wam pokazać. Od razu możemy pójść do... No i właśnie pokazuje nam tutaj gra, że skrzynie się odmroziły. Musimy szukać teraz po królestwie tych zamarzniętych. Tarcza naczynia. Szukać tych zamarzniętych rycerzy. A my będziemy ich nowym liderem. Muszą nam pomóc. Nie damy bez nich rady. Jest naczynia, tak? Tarcza z podobizną kapłanki Eleum Lois. Emanuje z niej ciepło, zwiększające umiejętności noszącego. Kapłanki, które poświęciły się uciszaniu starożytnego płomienia, zniknęły w otchłani przeszłości. To te kapłanki, które cały czas tam klęczały, tak? Były powstrzymywane. Znaczy, wydaje mi się, czy to mogą być tego. Te kapłanki, które tam widzimy klęczące, które teraz nie ruszały, teraz mogą ruszać. To one są tak naprawdę w służbie chaosu. Chociaż cholera wie, albo to mogą być też po prostu... Ach, to pięknie. Albo też mogą to być oszalałe kapłanki Eleum Lois. Tego nie wiemy. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Chwalmy słońce. Siemanko.